Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć, witam Cię w ten deszczowy, wspaniały poranek 17 czerwca Ziemia aż łaknie tej wody, wciąga ją w siebie, pije Korzenie roślin prrr, wciągają ją do góry Rośliny zieloneją, jest cudownie, wspaniale Ale ja niestety muszę tkwić tutaj Nie mogę być z Tobą dziś na spacerku A szkoda, bo lubię A dlaczego? Dlatego, że codziennie rano Zanim zacznę nagrywać Nieco ochłonę po nocy i mam trochę radości wykrzesanej, a wykrzesać z siebie radość rano, jak człowiek jest śpiący, a poranek jest naprawdę poranny, nie jest łatwo. W każdym bądź razie 17 czerwca mamy 17. infografikę, tą czerwoną, która prowadzi prościutko do kursu podstaw wywiadu, wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Jeśli chodzi o tą inkofografikę, to jej tematem przewodnim dzisiejszym jest skuteczne raportowanie działań analitycznych, wyników prac analitycznych. Skuteczne raportowanie. No, i tutaj jest już pies pogrzebany. Dlatego, że nie będę mówił o żadnych socjotechnikach, wpływaniu, o perswazji już nawet nie manipulowaniu, tylko o perswazji. Natomiast powiem o dokumencie analitycznym, ale też zapewne nie tak jak myślisz, dlatego że nie będę mówił o formie dokumentu analitycznego, ani tak naprawdę o jego zawartości, o jego treści. I to dziwne jest, nie? A powiem dlaczego. Dlatego że dokument analityczny, wbrew temu, co wszystkim się wydaje, jest jedynie opakowaniem dla czterech, czterech Najważniejszych elementów, które powinien zawierać. I te cztery elementy, cztery pojęcia, to są, to to jest dopiero produkt analityczny. Nie raport. Te cztery elementy, każdy z nich. Pierwszym elementem, który powinien być na pierwszy rzut oka, nie? To jest analiza. No przecież temu służy cały raport analityczny. Przedstawieniu wyników analizy. Czyli krótkie streszczenie tej analizy, Krótkie omówienie tematu, tej sytuacji, której analiza dotyczy, przedstawienie jasne i klarowne tej sytuacji, wyciągnięcie wniosków, podanie kierunków, rekomendacji i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o element pierwszy, to produktem, tym najważniejszym produktem analitycznym jest analiza, ale mówię o analizie jako opisaniu tego procesu. Drugim elementem jest synteza. I to jest drugi produkt analityczny, który powinien zawrzeć się w tym opakowaniu, jakim jest raport analityczny, czy też sprawozdanie. Nazwa nie ma większego znaczenia. A synteza. O ile analiza potrafi być nieco rozwleczona z punktu widzenia czytelnika, z punktu widzenia odbiórcy, to synteza jest maksymalnym wyciśnięciem. Tego wszystkiego, co jest w analizie. To jest po prostu clue analizy. To jest coś bardzo krótkiego. To jest coś, nie wiem, dwu, trzy akapitowego. Choćby nie wiem, jak skomplikowana analiza była. To jest coś takiego, że decydent, który nie ma czasu, bądź po prostu, no, troszeczkę jest hmm, zleniwioną osobą, bo i tak bywa, musi mieć krótko, jasno, przejrzyście podane na tacy clue analizy. Tym jest synteza. Umiejętność niesamowita, niezbędna, której można się nauczyć, ale jest to bardzo trudna umiejętność z punktu widzenia analityka. Samo stworzenie analizy, która przecież jest na kilku, kilkunastu stronach, o już większych analizach nie mówię, bo to naprawdę nie są już analizy. To już jest się chwalenie swoim warsztatem. Więc taka analiza sama z siebie już dla analityka jest skomasowaniem, skoncentrowaniem wszystkiego, a synteza Synteza to jest po prostu takie, pff. to się dzieje także w mózgu, bomba atomowa wybucha, ponieważ naprawdę skrócić cały wynik analizy do dwóch, trzech zdań, dwóch, trzech akapitów to jest koszmar z punktu widzenia analityka. Tak naprawdę każdy analityk powie, że to jest niemożliwe i nie ma takiej możliwości, żeby skrócić do syntezy, do tych kilku zdań. Można, a nawet trzeba. Tego to wymaga. Zresztą, w zależności od tego, jaka jest forma tego raportu analitycznego, to ja jestem zwolennikiem podawania analizy składającej się przynajmniej z dwóch części. Częścią pierwszą, to z przodu taką, za zakładeczkami i tak dalej, o formie teraz nie mówię. Musi być synteza. To jest to taki lit jak w gazecie, że człowiek rzuca okiem i już wie niemal wszystko. No nie wie nic, ale wie niemal wszystko, dlatego, że w syntezie wszystko jest bardzo skrótowo podane. Oczywiście tam też się znajdują już od razu dalsze elementy. A drugą częścią analizy jest właśnie ta analiza właściwa. Dlaczego, dlaczego? Dlatego, że jak już powiedziałem, decydent nie ma czasu, decydent musi podejmować decyzję i celem analizy nie jest pochwalenie się warsztatem, tylko celem analizy jest przekazanie takiej wiedzy i takich rekomendacji, że decydent ma opcję i wie co zrobić i wie, że podejmując decyzję może ją podjąć, bo i temu służy właśnie synteza. Czyli pierwszy, Pierwszy element, który, pierwszy produkt analityczny sprzedawany w ramach raportu tej naszego opakowania to jest analiza. Drugi to jest synteza. Okej, okay, przechodzimy do trzeciego produktu, który sprzedaje analityk. Trzeciego produktu. Tym produktem jest diagnoza. Diagnoza. Postawienie diagnozy. Czym jest diagnoza? Diagnoza jest podsumowaniem tego, co było. Podsumowaniem przeszłości. Tym jest diagnoza. Do momentu badania było tak. Nie ma znaczenia, co jest przedmiotem analizy. Ważne jest, czym jest, że dokonaliśmy badania przedmiotu analizy i możemy postawić diagnozę. Tak jak lekarz stawia diagnozę, tak samo diagnozę stawia analityk, tak samo diagnozę stawia audytor, który też jest pewnym rodzajem analityka przecież. I stawiamy diagnozę, zamykamy przeszłość do tego momentu, i to jest trzeci element: analiza, synteza, diagnoza. Element czwarty, i czwarty produkt pracy analitycznej to jest prognoza. To już jest trochę trudniejsza sprawa, dlatego że Prognozę się stawia w oparciu nie o wróżenie z fusów, tylko w oparciu o określone techniki prognostyczne. One są i jakościowe, i ilościowe, czyli zarówno liczbowe, zarówno różnego rodzaju metody wyliczania, jak i metody chociażby najbardziej rozpowszechnione, różnego rodzaju eksperckie, to są badania jakościowe i to są prognozy jakościowe. I Postawienie prognozy, tym się różni od poprzednich trzech produktów, że prognoza pokazuje nam możliwą przyszłość, możliwe przyszłości. Jak to było w Moanie, jeżeli ktokolwiek go oglądał, to tam Maui, jeden z boh boh bohaterów głównych, mówi coś takiego, że on wie, gdzie jest na oceanie, bo się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było. I potem patrzy sobie na gwiazdy, coś tam robi z ręką, coś i wie, w którym kierunku płynie. Na tym to właśnie polega. Patrzymy, gdzie byliśmy, tak? Czyli analiza, synteza, diagnoza. Wiemy, gdzie jesteśmy, bo postawiliśmy tą diagnozę. I dzięki temu wiemy, gdzie płynąć, gdzie, gdzie, gdzie kierować, jakie podejmować decyzje. Prognoza. Jeśli chodzi teraz o najważniejsze korzyści na tym dokumencie, ale oczywiście mm, chodzi o treść, czyli korzyści dla odbiorcy, dla decydenta, dla odbiorcy raportu analitycznego. To jeżeli chodzi o analizę, dzięki analizie, później syntezie postawi się, bo to jak jest analiza, synteza, dopiero postawimy diagnozę, bo już z analizy wyciśniemy, mamy syntezę i na tej podstawie możemy postawić diagnozę, która przecież też jest krótka. To z analizy i diagnozy wyci wyciągamy wnioski, z tego wyciągamy wnioski. Z syntezy z kolei wyciągamy, jest synteza, podsumowanie, tak? Natomiast prognoza, prognoza pokazuje nam kierunki na przyszłość, pokazuje nam możliwości. I te wszystkie cztery elementy, te cztery produkty są również całkowicie podsumowane przez analityka w dokumencie, po analitycznym sprawozdaniu, raporcie, poprzez wykazanie konsekwencji, konsekwencji dotyczących analizowanych danych, dlaczego takie, a nie inne, dlaczego tak, a nie inaczej oraz konsekwencje zastosowania rekomendacji w przyszłości, tak? czyli wpływ, ocena wpływu. Te rzeczy zawierać musi analiza, a wcale nie zawiera często, bo analizy często są robione, zazwyczaj wręcz, niewłaściwie. Z różnych powodów, brak czasu. Zmęczenie analityka. Takie lenistwo, e, a, anali, e, lenistwo intelektualne. E, powodem jest to, że nie wymaga się tego od analityków. Znowu włączył mi się alarm. E, powodów jest naprawdę wiele. Wiele. To oczywiście nie jest dla mnie żadne wyjaśnienie. Dla ciebie również nie powinno być. Analiza to jest opakowanie zawierające cztery. Produkty, te wszystkie produkty powinny się tam znaleźć, łącznie z komentarzem, z konsekwencjami zastosowania takich, a nie innych rozwiązań. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą infografikę i o skuteczne raportowanie analityczne. I chciałbym Ci również przypomnieć, że już na, yy, już jest od wczoraj dostępny nowy odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych. Dotyczy on konfrontacji operacyjno-informacyjnej, nie operacyjno-informacyjnej, dotyczy on konfrontacji informacyjno-psychologicznej. <grych> Dużo tego. Konfrontacji informacyjno-psychologicznej. Bardzo serdecznie się na niego zapraszam. Sporo rzeczy nowych, ciekawych na naszym rynku polskim. Warto się z tym zapoznać. Warto posłuchać, warto przemyśleć, jeśli będzie zainteresowanie, temat będę kontynuował, jeśli te zainteresowanie będzie mniejsze, będę kontynuował, ale gdzieś w przyszłości, ponieważ no, zgłaszacie mi swoje zainteresowania i to, co chcielibyście, aby było na OSS poruszone, to poruszone będzie. Proszę tylko o czas, bo, bo doba ma tylko 24 godziny. Jakoś udało się tej radości wykrzesać, widzę, bo widzę, że naprawdę mi się podoba to, co udało mi się bardzo jasno i klarownie Ci dzisiaj wyjaśnić. Wobec tego dzisiaj życzę Ci miłego dnia, słonecznego, a jeśli będzie deszczowy, to niech ziemia przynajmniej ma z tego radoche. I co? Zapraszam Cię dziś jeszcze, na... żebyś zajrzał sobie na bloga. Może coś przeoczyłeś, tam jest naprawdę masa materiału. Bardzo proszę, abyś nie zapominał o jednej rzeczy: lajki. Lajki i komentarze. Wszystko po to, aby materiał, który tobie udostępniam, żeby to trafiał do innych zainteresowanych, i żeby on trafił do wszystkich, którzy są potencjalnie zainteresowani treściami, które przekazuję. To bardzo ważne. Jeżeli dasz lajka, dasz jeden komentarz, ten jeden lajk, jeden komentarz może zaważyć na tych mądrych algorytmach wszystkich mediów społecznościowych które widząc, że jest zainteresowanie materiałem po prostu pozwalają, żeby poszło dalej no, na tym polegają te zasięgi organiczne bardzo dziękuję za wszystkie lajki bardzo dziękuję za wszystkie komentarze no, wczoraj muszę powiedzieć, że po jednej tej takiej graficzce na instagramie ono była też na facebooku no, z walką, z samoobroną no rozpętało się, może nie piekło, ale całkiem niezła i interesująca dyskusja. Serdeczne dzięki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!